zdajemy sobie sprawę, że ten pierwszy mecz to porażka wszystkich zabolała. Wiadomo, że była to porażka, można powiedzieć, nieoczekiwana. Wynik nie był to dobry dla nas, no ale jedziemy z myślą i z wiarą, że odrobimy te straty z pierwszego meczu i zawodnicy będą wszystko robić, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik, oczywiście z zakwalifikowaniem się. Taka jest oczywiście myśl, taka jest wiara w to, że jest to drużyna naprzeciw nas, która jest w naszym zasięgu i wszystko zrobimy, żeby się zakwalifikować. Więc jeżeli chodzi o zawodników, no mamy małe problemy, szczególnie do tej pory jeszcze niewyleczony jest Kleber. Następnie mamy problem z gargułą, który wczoraj na treningu doznał lekkiej kontuzji łydki. No niestety też nie będzie brany pod uwagę na wyjazd do Azerbejdżanu, do Baku. Wiecie, że inni zawodnicy, którzy są w tej chwili z nami i pracują z nami, też będą nieobecni. Myślę tutaj o Chavezie, myślę tutaj o Bunozie, który dostał czerwoną kartkę w tym pierwszym meczu. Następnie Rios też będzie nieobecny, także jest to grupa zawodników dosyć duża, która będzie nieobecna na tym wyjeździe do Baku. Poza tym jest grupa 17 zawodników, która wyjedzie z nami. Do grupy dołączył zawodnik Wilk, który w pierwszym meczu nie był w grupie zawodników. No myślę tak, że tutaj mamy w tej chwili 5 obrońców i na pewno Diaz, zresztą próbowałem go w Olbromiu grać na stoperze i na pewno Diaz będzie grał na stoperze na miejsce Klebera, czy na miejsce Bunozy w stosunku do tego pierwszego meczu. Tutaj zobaczymy, prawda, bo tak była bardzo dobra reakcja i dobra gra Małeckiego. Ładnie wszedł Małecki w tym pierwszym meczu i też będę myślał, że raczej Małecki będzie grał od początku. No myślę tak, że tutaj zdecydowanie trzeba poprawić naszą grę ofensywną. Wiadomo, że w tej grze ofensywnej, gdzie byliśmy słabi w tym pierwszym meczu, szczególnie w tych akcjach, w konstruowaniu, wykańczaniu akcji ofensywnych i w tym będziemy zresztą szukali okazji, żeby to poprawić i okazji, żeby zdobyć bramki.